Więc jestem znowu nad morzem. Chciałbym wam pokazać platformę z poziomu morza. Jest zima teraz, nie ma miraży. Tu jest moja kamera, która się znajduje zaraz przy plaży, przy samej wodzie. Zobaczmy, czy coś widać. Będę teraz przybliżał zoomem na platformę. Musi ostrość złapać. Gubi ostrość. Widać! Widać całą platformę od lewej do prawej strony. Wiadomo, to nie jest taki zoom, żeby było widać jej nogi. Ale przy 60 już widać platformę. Jest oświetlona i wiatraki widać. Przy samym poziomie wody. Aż fale już sięgają kamery, bo jest teraz przypływ. Ale widać. Lecimy na 90. To jest maksymalnie 90 ustawione. Widać platformę z poziomu morza. Jak nikt nie mówi, że z wysokości moich oczu wtedy się obniża poziom. Nieprawda. Z wysokości samych, z poziomu samego morza tylko już widać wszystko. Wszystko się tu rusza. Postaramy się oddalić teraz, abyście zobaczyli, jak nisko jest ta kamera. Jest w samym poziomie morza. Tu jest moja noga. Chcę zobaczyć, jak nisko jest ta kamera. Porównanie do mojego buta. Jeszcze raz przybliżę. Widać. Widać platformę oddaloną o 25 km. Kamera gubi ostrość. Widać ją. Nikt nie powie, że nie widać. Bo widać. Trzydzieści trzy razy, 50 razy, widać, 60 razy, 74, 80 razy, widać. Więc pytanie jest, czy mieszkamy na kuli ziemskiej? Raczej chyba nie. Pozdrawiam.